No dobra, zobaczcie, ja jestem tu na progu. Zobaczcie, o. No, powiem wam, że ja bym tu nie skoczył, na pewno. Stąd to o wiele bardziej przerażająco wygląda. Ale faktycznie jest taki jakby profil tam. No 2 metry. I tam był ten... Jak to się nazywa? Zjazd? Ten punkt konstrukcyjny tam w dole był, nie? Tak nietypowo z mojego młodziadka. Młodziadkiem jadę i jak pewnie po tytule już widzieliście, to wiecie gdzie jadę, bo jadę na nagrać pozostałości po niemieckiej skoczni narciarskiej. Co jak mi mój kolega Krystian, z którym czasem chodzę na wykopki, powiedział, to byłem dosyć mocno zdziwiony, bo tyle lat jak tu żyję, to najbliższa skocznia narciarska jest w Karpaczu, a tu nie mówimy o jakiejś takiej skoczni, górce, że tam sobie dzieci usypały, tylko normalnie to była skocznia K30, tak wyczytałem na internecie, bo nie znalazłem zdjęcia, znalazłem tylko krótki opis, że była to poniemiecka skocznia, że tam sobie urządzali miejscowe, lokalnie Niemcy zawody, a co ciekawe, ta skocznia do lat 60. jeszcze była używana, bo była przez miejscowych jakoś tam przystosowana do skakania i tylko tyle było napisane. A jak ona była tam przystosowana, to nie wiem, czy tam po prostu tylko na tej górce sobie coś tam robili, czy ona jakoś tam jeszcze wyglądała po wojnie, co śmiem wątpić, ale na pewno coś tam zostało, powiem wam po tym. I mówię, będzie film z cyklu takiego jak studnie, jakieś takie inne, w ogóle szukam jakiejś ciekawej, tak, ciekawego obiektu, takiej właśnie typowo może studni, piwnicy starej, jakiejś pozalewanej, żeby tam kamerę puścić, no ale na razie z miernym skutkiem, a tutaj się nadarzył ten temat, więc zaraz wam pokażę, co tam zostało i tyle. Także lecimy na skocznię narciarską. Moi drodzy, jestem już w pobliżu skoczni, powiem wam, że bobry sobie tu niezłą jazdę urządziły. Nie spadnie to niestety. Kurde, ale że tutaj teraz bobry przyszły. I powiem wam też, że to zarosło na maksa. Na tych zdjęciach tam jest o wiele lepiej widać. Bo powiem wam, ten sama ta skocznia jest tutaj, zaraz wam pokażę gdzie. O, tam jest takie kamienne, zaraz podejdziemy. A tam był zeskok ten tam, o. Ale co mnie dziwi, i to już widziałem na tych zdjęciach, że tam jest po prostu staw jakiś. Nie wiem, czy tego stawu nie było, jak myślisz? No bo jak skakali, patrzcie, tam się wybijali. No i nawet jakby tam skoczył, no to tam dojeżdżał do wody. Chyba, że tego nie było. Czekajcie, podejdę tam. No i patrzcie, to jest próg skoczni. Ale ja wam zwizualizuję wam, jak to było, bo to było tam i tam w górę dopiero był zjazd. I tutaj się wybijali na progu, wiadomo. I tam lecieli, ale musicie sobie tylko wyobrazić, że tutaj nie ma tych krzaków. Bo tutaj w ogóle nikt nie dba i totalnie to zarosło. A tutaj z tego, co Krystian mówi, ja wyczytałem, to te skocznie chyba były 2, nie? Patrzcie, jak to z boku wygląda. Tam jakieś... A nie, to bobry wszystko. Zobaczcie. Kurde. Patrzcie, tutaj jest wszystko jeszcze stoi, chociaż mury już popękane. Jakiś tutaj metalowy element na jakieś, nie wiem, pewnie jakiś słupek był wstawiony w to. Kurde. Ja spróbuję na ten zeskok tam wejść. Na ten próg raczej. Dobra, zobaczcie, ja jestem tu na progu. Zobaczcie, o. No, powiem wam, że ja bym tu nie skoczył, na pewno. Stąd to o wiele bardziej przerażająco wygląda. Ale faktycznie jest taki jakby profil tam.
No i tu wyskakiwał i tam. Pierwszy raz w życiu na skoczni jestem narciarski. Chociaż to jest już rozwalona, nie? Pokaż. Tak o, tutaj są te murki. No szkoda, że powiem wam, że tak zarośnięte. Ale widzicie, też jest takie wyprofilowane. I ta konstrukcja drewniana tak w górę tam szła i tam był gdzieś ten zjazd. No i wcale to nie jest takie małe. Zobaczcie. Tam jest jakiś na 2 metry. I tam był ten, jak to się nazywa, zjazd. Ten punkt konstrukcyjny tam w dole był, nie? K30, tak jak tam ktoś napisał, ale czy tak było, to ja nie wiem. Straszne krzaki. No nic nie widać, ale powiem wam jedno. Tu właśnie była skocznia narciarska. O tam. I tu. Niesamowite, jak to się zakrzaczyło. To na zdjęciach tych tam sprzed paru lat to wygląda jeszcze w miarę, a teraz jest po prostu dżungla. O, o właśnie, tutaj widać dokładnie, jak to, zobaczcie, ten profil tego murka. O, on idzie w górę. W górę. Tutaj, tam Krystian próbuje wigbasów swoich. O, czyli tu był zjazd. Kapitanie! Ależ to jest postać, to jest charakter. Także tak to wygląda najprawdziwsza skocznia narciarska. Tylko, że tak wygląda, jak wygląda, nie? Tam jakaś tabliczka ponoć jest jeszcze, zaraz zobaczymy. No szkoda, że tak nie zaniedbane. Szkoda, bo naprawdę my to potrafimy wszystko zniszczyć, kurczę, powiem wam. Gdzie pakietka? A tam jest, no. A tu nawet, nie wiem, to chyba mur odpadł tak. Normalnie to jest, powiem wam, dżungla. Dżungla. O, tu jakaś jest taka, ktoś zostawił tą. Kurde, ty tak wcisnąłeś? 21. Skoczniołazy. Skoczniołazy. O, pomyśl, mają kanał na YouTubie. Pozdrawiam skoczniołazów. Tabliczka została, bo pewnie gdzieś leżała tu, nie? No, to teraz jest bardziej widoczna. I to się rozwali. Niedługo. Nawet w ogóle, powiem wam, ciężko to będzie zobaczyć, bo wszystko te krzaki zasłaniają. Nie ma jakichś tam informacji, kiedy, z jakich to lat. Na pewno jest przedwojenne. Tyle wam powiem. I to powiem wam, ten, tak jak pokazywałem, to tu szło. Ja już wam normalnie tutaj wizualizację będę wklejał, żebyście sobie mogli wyobrazić, jak to wyglądało, bo ten murek to nie jest sama skocznia. To jeszcze była konstrukcja tutaj. Prawdopodobnie do tego. Tu był tylko taki już typowy zjazd. Koniec zjazdu, o, końcówka zjazdu. Ale ja tu widzę tylko w ogóle jedną, ale patrzcie, o. O, dobrze mówiłem, tu była ta konstrukcja, bo zobaczcie, tam jest ta skocznia, a tu, zobaczcie, jakieś metalowe, tu jakaś podbudówka albo fundament pod te filary, które trzymały tą drewnianą konstrukcję. Ja nie wiem, nie jestem tam znawcą, jak to się nazywa, ale pewnie ta belka zjazdowa to była gdzieś nade mną teraz, o. Gdzieś tam w górze. Na której siadali. No, także mówię, jeszcze po drugiej wojnie na pewno jakiś tam, niby do lat 60. to było używane. Ale nie ma za bardzo informacji, także przekazuję wam tylko to, co wyczytałem. I tam
zdjęcia są o wiele lepsze, bo po prostu nie, były to, nie było tych krzaków. Krystian, czemu ty tych krzaków nie powycinałeś? Nie masz czasu. Krystian nie ma czasu, więc... Moi drodzy, ja chciałem zejść na ten zjazd, tam gdzie już skoczek po prostu skakał i tą odległość jakoś tam uzyskiwał. No ale no nie da rady, no zobaczcie na to. Tu jest burz, tak jak powiedziałem. No nie da rady, same te... Same, jak to się mówi, te... Jeżyny, o! Nie da rady. Nie możemy tej drugiej znaleźć. Ja tak myślę, wiesz co, że ta druga to po prostu była jakaś taka mała, że ona tylko była taką ziemią wyprofilowana. Tu jest taka, taki wzgórek i tu po boku jakby przejście, nie wiem, czy się mylę, ale widzicie, tu jest górka, tak? Całkiem możliwe, że tu była ta druga. Tylko cały czas mnie nurtuje, jak tam oni skakali, czy tam tego stawu po prostu nie było, no bo chyba do stawu nie zjeżdżali. No, także chyba tyle, nie? Takie dwa obiekty, tą skocznię byłem ciekawy, żeby nagrać, i to zrobiłem w końcu, także mam taki materiał krótki. Czy wam się podobało? Nie wiem, jak się wam podobało, to zostawcie lajka. Jak nie, to nie. Pozdrawiamy, Krystian, wszystkich, nie? Pozdrawiamy was gorąco i zapraszam do następnego filmu.